Cześć, tu Ola Żelazo. Zobaczcie, co dzisiaj mam. Mam taki piłka flag. No, spójrzcie, nie jest ona dobrze napompowana, ale to nie jest przypadek. Dzisiaj właśnie taka piłka będzie nam potrzebna do ćwiczeń, a jeśli nie macie takiej piłeczki, to może być poduszka, taki jasieczek, bo dzisiaj będziemy ćwiczyć, moi drodzy, mięśnie brzucha, tę dolną część mięśni brzucha. Często narzekacie na nią, często po cesarskich cięciach właśnie tutaj z tym miejscem mamy problemy. Do nagrania filmiku i do opowiedzenia nam o tych dolnych mięśniach, dlaczego z nimi jest tak trudno, dlaczego my tak nie potrafimy się uporać i często one spędzają nam sen z powiek, zaprosiłam wspaniałą fizjoterapeutkę, trenerkę Kasię Witek-Sokołowską, która pokaże nam ćwiczenia i opowie trochę, dlaczego, Kasiu, często my kobiety narzekamy na te dolne mięśnie brzucha. Ja głównie pracuję właśnie z paniami po porodzie. To jest taka specjalizacja moja w treningu i fizjoterapii. Właśnie taki trening po porodzie. I bardzo dużo pracuję z mięśniami brzucha u pań po porodzie i z rozejściem kresy białej i właśnie z takimi zaburzeniami funkcji. I te ćwiczenia będą dobre. Dlaczego tak się dzieje? No jeśli chodzi o cięcie cesarskie, no to jest to efekt zdecydowanie tego przecięcia, uszkodzenia czucia w tym obszarze i później trudnością, które są przy powrocie prawidłowej funkcji mięśni brzucha. My już tutaj górę cały czas dobrze czujemy, więc sobie angażujemy te partie górne, a ten dół jest taki nieczujący, taki troszkę odrętwiały. No i pojawia się taka dysproporcja w pracy brzucha. Później bardzo trudno z tą dysproporcją tak ogólnie w treningu sobie poradzić, jeśli nie zrobimy ćwiczeń korekcyjnych. Dlatego będziemy robić takie ćwiczenia. Czyli dzisiaj robimy ćwiczenia korekcyjne, żeby właśnie odczuć tę dolną partię i wiedzieć, jak angażować. Nie tylko górę, ale właśnie tak dół. Symetrycznie. I tutaj nie tylko mówimy o górze, górę i dół, ale warstwy, bo mamy bardziej powierzchowne mięśnie brzucha, na przykład mięśnie skośne, zewnętrzne, jak ich nazwa wskazuje, zewnętrznie są. I mamy mięśnie poprzeczne, które są najgłębiej i biegną w poprzek. I to też jest taka częsta dysfunkcja osób, które mają problemy jakieś bólowe w okolicy kręgosłupa, że też mamy za dużo takiego napięcia z wierzchu, z zewnątrz, a za mało pracy tych mięśni głębokich. I będziemy starać się. Czyli to nam pomoże ten trening uporać się ewentualnie z bólem dolnych pleców, który może przynieść ulgę. No wspaniale, to ja już się nie mogę doczekać tych ćwiczeń. Więc ruszamy? Jeśli to ma być takie korekcyjne. To najpierw chcemy troszkę rozluźnić to, co jest za bardzo napięte. Tak? Czyli przypuszczamy, że może tak być, że ta góra brzucha, przepona, która tu jest też pod spodem, że tu jest za dużo napięcia. I ta piłeczka czy poduszka właśnie będzie pomagała nam to rozluźnić. W tym miejscu, my możemy sobie sprawdzić, czy one są bardziej napięte? To znaczy, można zauważyć na przykład po tym, że jak podnosimy, robimy brzuszek, w sensie ćwiczymy brzuszek, no to tutaj nam się robi taki stożek na brzuchu, czyli ten brzuch nie napina się tak symetrycznie cały, że nie jest taki płaski i napięty, tylko on przypomina taką górkę. Tak, czyli właśnie tu jest duża praca tu, a brakuje tej pracy. Rozumiem. Po tym możemy poznać. Możemy zrobić sobie taki albo właśnie po tym, że taki jest balonik troszkę z brzucha, że tu jest takie zaciśnięte, a tu mamy taki balonik, jakby twardy, taki trochę sztywniejszy brzuch. Czyli to właśnie znaczy, że jest. Po tym możemy poznać, że tu jest z wierzchu za dużo takiej sztywności. Połóżmy się na brzuchu, podkładając piłkę bądź poduszkę właśnie tutaj u góry brzucha w ten taki trójkąt, który tutaj tworzą mniej więcej? Żebra. Tak. Tak? Dobra, i na ja się kładę na brzuchu i na łokciach, tak, na piłce albo na jaśku, jak nie mamy takiej piłeczki. Jeśli ta poduszka będzie za mała, to można najpierw jeszcze kocyk, potem poduszkę, tak żebyśmy jednak na poczuły, łokciach. Super, że tutaj właśnie to jest taki trójkąt z żeber, że w ten trójkąt jest położona piłeczka. O, i teraz najważniejsze będzie w tym wszystkim oddychanie. Bierzemy sobie wdech, poczujemy, że napieramy na tą piłkę. I teraz wydech to ma być taka ulga, taki luz, no bo celem będzie rozluźnianie. Będziemy czuć, że wtapia nam się ta piłka w brzuch. To czuć. To nie jest zbyt przyjemne. To nie jest zbyt przyjemne. I powolny wydech. Bo te mięśnie, one tak naciskają na tą piłkę. Tak, one naciskają, a potem chcemy, żeby one tak zaczęły się rozpływać. To nie jest zbyt przyjemne. Tak, i nawet może być tak, że im bardziej my się będziemy poddawać temu rozluźnianiu, ta piłka będzie wchodzić tam głębiej, ale to jest w ogóle też przyjemne, znaczy przyjemne.
fajny masaż dla mięśni, dla narządów wewnętrznych, może niekoniecznie przyjemny, ale też rozluźniający takie napięcia wewnątrz. Okay. I sobie tak właśnie z 5 oddechów bierzemy, spokojny wdech, ale ważne, żeby ten wydech to nie był taki, tylko takie rozpływanie się, takie roztapianie na tej piłce, a ona tak sobie wchodzi tam nam do środka brzucha. Mocno dociska, tak. Świetnie, o, bardzo fajnie. I jak teraz też już poczujemy, że troszkę się luźnie zrobimy, możemy podłożyć sobie dłonie pod czoło i zejść troszkę niżej, tak? O, i jeszcze na przykład w takiej pozycji sobie chwileczkę. O, jest mocniej, mocniej. To więc na taki drugi etap. O. I czasem nawet lepiej zacząć od poduszki, bo ta piłka może się okazać zbyt taka agresywna. Kocyk też ewentualnie możemy podłożyć. Coś, żebyśmy po prostu czuły tutaj, że to nas masuje, że to nas lekko uciska, ale no nie może to być tak bardzo mocny ucisk, który nam uniemożliwi oddech, bo tutaj dużą pracę robi właśnie to oddychanie. O, jeszcze piłka taka plażowa, prawda? Też tak, by się sprawdziła. Tak, jak wypompujemy trochę z niej powietrza, to będzie bardzo, bardzo dobra. Ok, i teraz powolutku sobie wstańmy i przyjmijmy taką pozycję dziecka, żeby trochę odpocząć po tym, czyli brzuch na uda. Tak. Dłonie możemy na razie podłożyć sobie pod czoło, żeby się bardziej tu zrelaksować, bo myśmy tutaj rozluźniali tą górę brzucha, a pod spodem w środku w zasadzie jest przepona oddechowa, więc teraz sobie jeszcze chwileczkę rozluźnimy plecy i popracujemy przeponą właśnie w kierunku grzbietu, bo nasz brzuch ma nie tylko przednią ścianę, ale boczne i tylną. I czasem my nie jesteśmy zadowolone z tej przedniej, a przyczyną jest tylna. Za dużo napięcia jest w plecach i dlatego brzuch nie może dobrze pracować. Dlatego też warto to sobie wymieniać. Trochę brzucha, trochę porozciągać grzbiet. I teraz położymy się na brzuchu, już zupełnie tak na płasko, dłonie pod czoło. Chyba będzie przyjemnie. Okej, okay. I teraz chcemy zupełnie zrelaksować brzuch. Żeby właśnie ta góra się tak rozpuściła i dół. Czyli tak jak największą powierzchnią, żeby tak, żeby po prostu położył się brzuch na macie. I teraz będziemy się uczyć właśnie, żeby nie szukać tego napięcia u góry przy żebrach, tylko pomyśleć sobie o tym podbrzuszu. Spróbujmy na razie jedno kolano ugiąć i wysunąć do boku. Tak na zewnątrz, o tak, o i połóż stopę. Super, o. I teraz dzięki temu tutaj ta strona taka jest troszeczkę podniesiona pod brzusze i nabierzemy sobie powietrza właśnie w ten rejon, w podbrzusze. I teraz powolutku robiąc wydech, wyobrażamy sobie, jakbyśmy chciały zassać tą część brzucha do środka, jakby odkurzyć, jakby odkurzaczem byśmy, o, bardzo fajnie. Czyli nie tu, prawda? Nie chcemy wypierać brzucha, tylko chcemy tak go fajnie zassać, podciągnąć i wypuszczamy. I na razie zobaczmy, czy w ogóle umiemy to robić, bo czasem panie po cięciu cesarskim, bądź właśnie osoby, które mają taki schemat zaburzony trochę funkcji mięśni brzucha, w ogóle straciły czucie tego obszaru. Ale to kiedy możemy zacząć sprawdzać po cesarskim cięciu, jak czy najszybciej możemy? Jak najszybciej. Ale to jest dwa tygodnie po już możemy spróbować? Nawet kilka dni po porodzie. Nawet kilka dni możemy już popróbować. Tylko nie siłujmy się, właśnie sprawdzajmy, czy tam jest czucie i to już będzie coś, co będzie wpływać na to czucie. Może się okazać, że my nie do końca jeszcze to czujemy. Pomocne wtedy też będzie podłożenie albo piłeczki, albo poduszki, żeby czegoś nasz brzuch dotknął, bo zawsze jak czegoś dotykamy, to lepiej czujemy, jak jest dotyk, to jest lepsze czucie. I teraz spróbujemy jakby od tej piłki cofnąć pod brzusze. Taka informacja zwrotna, prawda? I to czasem pomaga. Zdecydowanie lepiej się czuję. Bo mamy jakiś obszar, od którego chcemy cofnąć się brzuchem. Do wewnątrz i do góry. Super. I teraz zobaczmy sobie z drugiej strony, bo to jest ważne, żeby zrobić to na dwa boki. Zamienimy nogę. I często bywa tak, że jeden jest lepszy, prawda? Tak, tak. I to z różnymi też naszymi asymetriami w ciele jest powiązane. O, teraz fajnie. Okej. Okay. I teraz najpierw musi być rozluźniony brzuch. Taki wypuszczamy go. Kładziemy sobie na ziemi. I na wydechu staramy się delikatnie, to jest ważne, że to nie jest napinanie, to jest zasysanie. I on, jeśli będzie za bardzo napięty, to nie będzie się chciał, nie będzie się chciał tak zassać. No i wtedy my gdzieś zaczniemy za dużo szukać tego napięcia u góry.
Ja chyba, ja to czuję, Kasia. Tak, ale to jest tak, że czasem właśnie trzeba to powtórzyć kilka razy, kilka dni, nawet czasem tygodni, jeśli to jest krótko po porodzie, żeby zacząć czuć. Mhm. I to jest ważne, żeby czuć swoje podbrzusze, bo jak później wymagać od mięśni, żeby tam działały, jeśli my ich nie czujemy. Zabiorę piłeczkę, wyprostujmy obie nogi i teraz już będziemy próbowały symetrycznie to podciągnąć, ale też utrzymać. Super. I nogi teraz już są obie wyprostowane, już tak symetrycznie będziemy czuły tą pracę. I znowu weźmy wdech taki, który rozluźni brzuch, że brzuch sobie leży na macie, a na wydechu spróbujmy od dołu delikatnie zbierać powłoki brzuszne do środka i do góry. I po tym masażu i po tym poprzednim ćwiczeniu powinnyśmy troszkę lepiej to czuć. I jeśli czujemy, że nam się to udaje, to spróbujmy chwilę przytrzymać brzuch taki podciągnięty. Czyli to jest, Kasia, taki ruch, jak ja bym chciała odkleić pępek od maty. Tak, jakbyś na przykład czuła, że podłoga jest za zimna i nie chcesz jej dotykać. Więc zróbmy sobie właśnie takie rozluźnienie, bardzo dobrze. Ja też jak podłożę tu rękę, to czuję, że on się tak fajnie rozluźnił i teraz chcę, żeby on się delikatnie zebrał i to jest właśnie ten mięsień poprzeczny, pas taki dookoła i od razu tutaj się trochę czujemy jak w korsecie. I teraz spróbujmy go tam troszkę utrzymać, chwilę poddychać i też zobaczyć, czy on umie dłużej pracować, czy tylko jak robię wydech, a potem już puszcza, czy jesteśmy w stanie go zmobilizować do pracy, kiedy jest wdech i wydech, bo na przykład będziemy wykonywać jakieś wykroki, no to on musi całą serię trzymać, a nie tylko z wydechem, prawda? Dlatego upewnijmy się, że umie. I jeśli my jesteśmy dosyć krótko po porodzie, właśnie kilka dni, tygodni, to może się okazać, że jesteśmy w stanie dwa oddechy utrzymać, a już później słabnie i puszcza. To wtedy warto zacząć od takiego ćwiczenia, że my w ogóle staramy się go podciągnąć i nauczyć utrzymywać przez kilka oddechów. Pamiętajmy, że to nie jest takie maksymalne napięcie, tylko to jest takie subtelne zassanie i przytrzymanie. Jeśli umiemy, to możemy zacząć go w ruchu ćwiczyć. Więc przenieśmy się teraz do leżenia na plecach. Ja chyba się nauczyłam. No myślę, że nie, że na pewno. Dobrze, dobrze. My musimy tutaj sobie radzić z mikroportami, ale radzimy sobie wyśmienicie. Na plecach, tak? Tak. Okej. Troszkę jeszcze tu nawet upuszczę powietrza. Lepszy nawet będzie teraz kocyk niż poduszka. Chcemy trochę... Poduszka czasami zwana piłeczką. Dokładnie. Zamiast piłeczki może być poduszka, może być kocyk. Ja bardzo często u siebie na sali, jak pracuję z paniami, to właśnie używam kocyka i też proszę, żeby sobie tak w domu podkładał. Podnieśmy miednicę, pod nią podkładamy zwinięty kocyk, poduszkę, czy jak mamy taką piłeczkę, to piłeczkę i chcemy taki spadek zrobić, żeby brzuch zapadł się do środka, a kości łonowe poszły do góry jeszcze kładę wyraźniej. Się tak kość krzyżową na piłce. Tak, i zaczynam się tak przechylać, o, powolutku. Bo mówiłam, że istotny jest tył brzucha, czyli chcemy tył brzucha, czyli plecy, rozluźnić. Fajnie, tył brzucha, plecy. Tył brzucha, no tak. Nie? Bo my tak myślimy o brzuchu, że to jest tu, a brzuch ma cztery ściany. I jeśli ta ściana górna jest za bardzo napięta, ta tylna jest za bardzo napięta, te boczne lub ta dolna, to z przodu widzimy tego efekt. I możemy się zaćwiczyć na przód brzucha, jeśli nie rozluźnimy czegoś, co przeszkadza. Więc ta pozycja ma nam usunąć to, co przeszkadza, rozluźnić plecy. Tutaj właśnie druga rzecz, chcemy troszeczkę puścić żebra, żeby właśnie nie były takie zaciśnięte, żeby troszkę też rozluźnić przeponę. Ok, super. Przez to, że też podpieramy sobie miednicę, nie zaciskamy tam z całej siły tych mięśni na miednicy, to wszystko wpłynie na to, że lepiej będziemy czuły ten nasz mięsień poprzeczny brzucha. I teraz spróbujmy podnieść jedną nogę w górę na siebie, o tak troszkę mocniej, i drugą też. A, kolana. Okej. I teraz znowu chcemy, żeby brzuch się zassał do środka. I nawet nie musimy go teraz zasysać, tylko sobie chwilę po prostu pooddychajmy i będziemy czuły, że z każdym wydechem, tak jak ja teraz lekko daję informację zwrotną z ręki, że on się z każdym wydechem tak troszkę zatapia, prawda? Moja ręka się tak zatapia w brzuchu. I teraz właśnie luzujemy te napięcia z wierzchu, a staramy się dokopać do tego mięśnia poprzecznego, który jest tam głęboko, głęboko, najbardziej wewnętrznie przy narządach. I on teraz pracuje. On nie działa jak taki sztywny pas, on bardziej działa jak guma. Dlatego my nie chcemy w tym ćwiczeniu brzucha twardego, tylko taki jak naprężona guma.
I ja coś takiego tutaj chcę, żeby to nie był kamień, tylko taka naprężona guma. Brzuch jest właśnie fajnie zasany. I spróbujmy raz jedną nogę prostować. O, raz drugą, a celem naszym jest utrzymanie tej pracy tutaj poprzecznej. A czy nie mając niczego pod kością krzyżową, pod miednicą, to ćwiczenie również będzie tak, skuteczne? Tak, tylko dla osób, które mają problem, będzie im trudno, zaczną za bardzo tym pracować. Jednak. A czyli to jest po to, żeby właśnie żeby tu troszkę zluzować. Tak. Czyli warto jednak taką piłeczkę zacząć mieć. Albo od piłeczki, albo od kocyka. Po prostu albo coś, co przechyli miednicę, bo wtedy łatwiej nam będzie rozluźnić te właśnie przeszkadzające mięśnie, a lepiej zaangażować te tutaj poprzeczne. Czyli teraz wszystkie spróbuj... pani w ciąży, po ciąży, planujące ciąże, polecamy, żeby taką piłeczkę w domu mieć. Tak, na wiele rzeczy się, na wielu ćwiczeń się przyda. Teraz obie naraz spróbujmy. O, i teraz właśnie... Super, czyli ja nie chcę, żeby moja ręka się wypchnęła. I ja tak czasem panią też proszę, żeby one sobie w domu właśnie samemu, taką położyły. Tak. I teraz Ola, zrób takie za duże napięcie brzucha, takie ściśnięcie. O, widzisz jak on wypchnął? No. Za bardzo z wierzchu się napięły, ten właśnie mięsień skośny. Zluzujmy je. O, teraz jest mięsień poprzeczny. Mhm. Tak jest, właśnie jakby taka guma w środku była i taka naciągnięta poprzecznie. I to czuć. To czuć teraz tak. Tak, i super. A teraz jeszcze możemy kolejne utrudnienie dać, te proste nogi troszeczkę odsuwamy od siebie i wyczuwamy ten moment, jak zrobimy za mocno, a nasz mięsień jest za słaby, to tu wszystko znów pójdzie tak, do góry. Pójdzie. Nie chcemy. Mhm. Musimy wyczuć, kiedy się zatrzymać, na przykład tu. I starczy. I też niektóre panie to naprawdę 3 cm, prawda? Nawet wyprost będzie trudny. Więc wtedy w ogóle jeszcze nie odsuwamy ich od siebie, prawda? Zaczynamy, to są takie 3 stopnie trudności. Prostowanie pojedyncze, prostowanie obu i trzeci stopień to jest to odsuwanie. I tutaj jeszcze, Kasia, właśnie jesteśmy na tej piłeczce, to nie jest stabilne, więc też te mięśnie angażujemy. To jest dodatkowo trudność, więc może być tak, że na pewno byłoby troszkę łatwiej. Czyli to też jakby będzie troszkę kolejny stopień trudności. Czasem możemy od razu zacząć, tak jak u ciebie, prawda? Ale u niektórych pań, które będą miały problem, albo są właśnie krótko po porodzie, to na pewno to kocyk i na pewno raczej zrobimy to sobie na tej zasadzie, że tylko jedną prostujemy. O, i tu. Zmiany. I skupiamy się na tym, żeby ten brzuszek był taki i do środka. I tutaj też nic nie nam przyspieszy. Bo od razu się usztywni. Im robimy szybsze ruchy i mocniejsze, tym bardziej angażują się mięśnie powierzchowne. I to jest dobre. Tylko jeśli my mamy problem z taką asymetrią, za dużo z wierzchu, za mało w środku, no to my musimy robić wolno, żeby na pewno wzmacniać te w środku. Później już oczywiście szybkie ruchy też ok, ale wtedy, kiedy to już będzie działało razem, a nie asymetrycznie, że jest taka dysproporcja. A jeśli ktoś zauważa ten problem, że to podbrzusze jest takie luźne, wypchnięte, albo właśnie cały brzuch jest taki, jak taka piłeczka, to znaczy, że za mało jest tej pracy wewnętrznej. I właśnie takie ćwiczenie, to jest moje ulubione ćwiczenie, zawsze je daję paniom po porodzie. Właśnie zaczynam od tego rozmasowania brzucha i to jest taki zestaw, większość pań ode mnie dostaje ten zestaw. Zestaw must have, tak, po prostu. Tak, żeby zacząć później inne treningi na mięśnie brzucha. Fajnie. To ja teraz pozwolę sobie wstać, wyciągam piłeczkę. To chyba nie jest takie za dobre wstanie. Jeśli wszystko dobrze działa, to nie jest źle. Tak, ale jak jest problem, lepiej, no to nie. W ciąży czy po porodzie. Czy krótko po porodzie, to nie. Super. Kasia, bardzo dziękuję za pokazanie nam fantastycznych ćwiczeń. Dziewczyny, polecamy, żeby taką piłeczkę nabyć. To nie jest trudne, te piłeczki są. Pilatesowe. To się nazywa właśnie piłeczka pilatesowa. Ćwiczymy to nie tylko tak, że panie po cesarskim cięciu, ale właśnie jeśli dolne plecy, czujemy jakiś dyskomfort albo po długim siedzeniu. Przed intensywnym ćwiczeniem zróbmy sobie najpierw na te mięśnie głębokie ćwiczenie, a potem trening. To wtedy będzie lepiej angażować właśnie ten dolny brzuch. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Ja pod filmem zostawię link do Kasi, żeby skontaktować się bezpośrednio, jeśli będziecie mieli jakieś pytania. My bardzo dziękujemy za to, że byliście bardzo z nami. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia na kolejnych treningach. Pa! Ale to wszystkie osoby trenujące to powinny sobie robić. Po prostu, bo ja mam też panów z rozejściem, którzy trenują, dźwigam ciężary. Ja to oczywiście, że będę robiła. I to ja jest naturalnie. Nasza taka higiena brzucha. Higiena brzucha. Fajnie.